wyjazd z wizytą ad limine to jakiś powrót do korzeni chrześcijaństwa. Uświadomienie sobie, że dotykamy wtedy tej woli zbawczej Pana Jezusa, który zakładając Kościół chciał go oprzeć na ludziach, na świętym Piotrze, na świętym Pawle, na apostołach, których wybrał i którym powierzył kontynuację swojej zbawczej misji. Uświadomienie sobie tego to już jest wystarczający motyw, żeby z drżeniem w sumieniu patrzeć na tę misję, którą dzisiaj jako biskupi spełniamy i z której po ludzku chcemy zdać sprawę właśnie przez modlitwę tam u grobów apostołów, ale też przez rozmowę z Ojcem Świętym, następcą świętego Piotra i także z jego współpracownikami w poszczególnych kongregacjach, komisjach czy radach. Jest kilkanaście tych punktów, które są ważne w tej relacji, zarówno dotyczące stanu duchowego, duszpasterskiego, jak i projektów, programów pracy, nadziei czy obaw. Także sprawy dotyczące rozwoju strukturalnego, materialnego i perspektyw w tej dziedzinie, czyli obaw przedstawiamy w czasie tej wizyty ad limina. Z reguły sprawozdanie musi być przesłane na pół roku wcześniej, a przynajmniej na kilka miesięcy wcześniej, żeby poszczególne urzędy mogły się zorientować w tym, jak swoje sprawy ocenia konkretny biskup. Natomiast zdajemy sobie też sprawę z tego, że to nie jest jedyne źródło informacji o pracy w naszych diecezjach czy w Kościele w Polsce i Ojciec Święty ma możliwość rozeznania także z innych źródeł tego, jak wygląda nasza praca. Te spotkania odbywają się zawsze w atmosferze życzliwej, w atmosferze zrozumienia wzajemnego, pomocy, zaciekawienia. Najczęściej wracamy umocnieni i wspólną modlitwą i błogosławieństwem Ojca Świętego w nadziei na łaski Bożą, bo ta praca w Kościele to jest nie tylko wysiłek ludzki, ale to jest współpraca z Panem Bogiem, współpraca z tym dziedzictwem, które w Ewangelii Chrystus nam przekazał. Także w diecezji w jakiś sposób rośnie zainteresowanie Kościołem, kościelnymi sprawami z okazji tej wizyty, a potem z okazji powrotu. Biskupi się dzielą później tym, co tam przeżyli, zarówno w kazaniach, jak i w jakichś publikacjach. Sądzę, że także i tym razem będziemy mieli okazję do ubogacenia się wewnętrznego i do podpatrywania, jak inne kościoły, bo kontakt właśnie z tym centrum Kościoła katolickiego pozwala zobaczyć, jak inne kościoły sobie radzą we współczesności, w dzisiejszych czasach, co niepokoi, co już udało się dokonać. Dzięki tym spotkaniom zdajemy sobie sprawę, że oddychamy wspólnym powietrzem we wszystkich krajach, że trudności, ataki, które przeżywamy tutaj, czy wyzwania, nie są unikalne dla Polski. To nie tylko u nas są te prądy, czy te tendencje do takiego, niekiedy dzisiaj widzimy nawet zuchwałego kwestionowania praw Bożych, czy praw natury, że to idzie fala przez cały współczesny świat, przez Europę i sukcesy z tej konfrontacji mogą być także powszechne, jeśli spróbujemy odpowiedzieć na nie większą gorliwością, większym wysiłkiem, krytycznym spojrzeniem na siebie, próbowaniem dociągnięcia do tego, co jako ideał nam postawił Pan Jezus, nie tyle domagając się reformy w Kościele, ale świętości. I moje przekonanie dzisiaj,
że Kościół to nie jest eklezja semper reformanda. Kościół jest eklezja semper sanctificanda. Uświęcenie to jest stałe zadanie każdego chrześcijanina, każdego kościoła lokalnego i całego kościoła.